programie Comar HRP Optima w wersji 2022.0 dodano możliwość wyliczenia deklaracji VUDO. Deklaracje VUDO składa się za okresy kwartalne do końca miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Pierwsza deklaracja będzie składana do końca października 2021 roku za okres od lipca do września. Aby wygenerować deklarację VUDO, w programie Comar HRP Optima należy wejść na listę plików z menu głównego Rejestry VAT – Inne – Deklaracje VUDO. Lista dostępna jest wówczas, gdy pobrany został dowolny moduł księgowy – Księga Podatkowa i lub Księga Handlowa i lub Księga Handlowa Plus. I w konfiguracji firmy, dane firmy, deklaracje zaznaczony został parametr VUDO. Parametr ten jest domyślnie zaznaczony. Dodatkowo w konfiguracji został wpisany właściwy urząd skarbowy dla deklaracji VUDO, drugi urząd skarbowy Warszawa-Śródmieście oraz odpowiedni rachunek podatkowy. Utworzone deklaracje w formacie XML będą trafiały do katalogu wskazanego w konfiguracji stanowiska w gałęzi Ogólne e-deklaracje. Przed wygenerowaniem pliku należy odpowiednio wprowadzić i oznaczyć dokumenty w rejestrach VAT. W wersji 2021.5.1 programu Comar HRP Optima wprowadzono oznaczenia związane z opisywaniem dokumentów, które mają być uwzględnione w deklaracji VUDO. Pokażę teraz przykładowe dokumenty z rejestru VAT sprzedaży zakwalifikowane do zakładki C2 na deklaracji. Pierwszy dokument sprzedaży został wystawiony na kwotę 1000 euro na kontrahenta niemieckiego. Na zakładce Kontrahent w polu Rodzaj transakcji wskazana została procedura OSS. Wskutek zaznaczenia procedury OSS na dokumencie pojawiła się dodatkowa zakładka OSS. Na zakładce automatycznie zaznaczony został parametr Rozliczam podatek w OSS oraz rok i kwartał, zgodnie z którym dokument został zakwalifikowany do deklaracji VUDO. Kwartał ustawiany jest zgodnie z datą sprzedaży na dokumencie. W tym przypadku data sprzedaży to 1 września 2021 roku, a więc kwartał trzeci. Prefiks kraju odbiorcy domyślnie przenoszony jest z zakładki Kontrahent. Waluta podatku to waluta euro. Jest to pole nieedytowalne. Stawki VAT na pozycji dokumentu zostały ograniczone do tych, które obowiązują w kraju unijnym wskazanym na zakładce OSS w polu Kraj odbiorcy i pobierane są z konfiguracji programu Ogólne stawki VAT. Stawki VAT możemy przypisać do odpowiedniej kategorii z poziomu Ogólne Kategoria w sekcji Stawki VAT – Procedura OSS. Na przedstawionym dokumencie została wybrana stawka podstawowa dla Niemiec, czyli 19%. Na pozycji faktury wskazany został rodzaj sprzedaży – towary. Teraz przejdę do drugiego dokumentu. Dotyczy on podatnika szwedzkiego i wystawiony jest na kwotę 3000 koron szwedzkich. Data sprzedaży na dokumencie to 10 sierpnia, a więc został on przypisany do rozliczenia podatków OSS w trzecim kwartale. Na dokumencie została wskazana obniżona stawka VAT – 6% oraz rodzaj sprzedaży – usługi. Przedstawiony dokument wystawiony jest w koronach szwedzkich. W takim przypadku, jeśli dokument jest wystawiony w innej walucie niż euro, na zakładce 5 OSS widoczna jest sekcja Kurs ostatniego dnia kwartału, a gdy nie opublikowany z kolejnego dnia. Jako kurs domyślnie ustawiany jest kurs ręczny z notowaniem 1 euro równa się 1 korona szwedzka z możliwością zmiany na nieokreślone. W rejestrach VAT są dostępne nowe operacje seryjne dotyczące podatku OSS. Przelicz po kursie EBC oraz zmień datę na deklaracji VUDO. Po wybraniu opcji OSS przelicz po kursie EBC pojawia się okno z możliwością wskazania roku i kwartału deklaracji.
Po ich wskazaniu zostaną przeliczone dokumenty na walutę euro po kursie EBC. Przeliczone kwoty można podejrzeć na zakładce OSS na dokumencie. Opcja Zmień datę na deklaracji w UDO pozwala natomiast na zmianę kwartału lub na odznaczenie rozliczenia dokumentów deklaracji w UDO. Nową deklarację dodajemy ikoną plusa z poziomu listy plików z menu głównego rejestry VAT Inne deklaracje w UDO. Zanim otworzy się formularz z deklaracją, pojawia się okno, na którym trzeba podać rok i kwartał, za który będzie liczona deklaracja. Po wskazaniu odpowiedniego kwartału należy kliknąć przycisk Utwórz deklarację. W tym momencie następuje proces przeliczania dokumentów w rejestrze VAT po kursie EBC. Następnie pojawia się formularz deklaracji w UDO otworzony w oddzielnej aplikacji Komarch Deklaracje Podatkowe. Dane do deklaracji, takie jak NIP, Urząd Skarbowy oraz dane identyfikacyjne podatnika, informacja, czy jest to osoba fizyczna czy podmiot gospodarczy oraz nazwa firmy, pobierane są z konfiguracji firmy. Na deklaracji kwoty podatku dla poszczególnych krajów i stawek są domyślnie wyliczane, ale pola są edytowalne i możliwe do modyfikacji. W sekcji C2 widzimy dane z wcześniej dodanych dokumentów. Wskazany jest tutaj kod państwa członkowskiego, rodzaj dostaw, rodzaj stawki VAT, stawka podatku oraz kwoty w walucie euro. Sekcja C3 jest cała do ręcznego uzupełnienia przez użytkownika. W sekcji C5 uwzględniamy dokumenty z poprzednich miesięcy wymagające korekty lub nowe, wcześniej nieuwzględnione. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w ramach kwartału można złożyć tylko jedną deklarację w UDO. Jeśli istnieje potrzeba modyfikacji pozycji, to należy to zrobić w deklaracji za kolejny kwartał, uzupełniając dane w tej sekcji. Gotową deklarację zapisujemy przyciskiem Zapisz. Na liście wyświetla się w kolorze czarnym. Aby podejrzeć formularz, naciskamy ikonę lupy. Jeśli chcemy otworzyć deklarację w formacie PDF, należy nacisnąć ikonę lupy już z poziomu formularza. Do wydruku deklaracji służy ikona drukarki. Natomiast z poziomu pierwszej zakładki rejestru VAT w sekcji Klasyfikacja sprzedaży jest dostępny wydruk Zestawienie transakcji do UDO. Wydruk przedstawia dokumenty w podziale na kraje, rodzaj sprzedaży, usługi i towary oraz stawki VAT. Składa się z dwóch części. Przedstawia zapisy z bieżącego kwartału, nie będące korektami, oraz korekty z bieżącego kwartału i kwartałów poprzednich zakwalifikowanych do bieżącego kwartału. Jeśli istnieje potrzeba ponownego przeliczenia deklaracji, poprzednią deklarację należy usunąć ikoną kosza i dodać deklarację ponownie. Usunąć można tylko deklarację o statusie obliczona. Wysyłka deklaracji w UDO, jak również odbiór UPO są możliwe z poziomu listy deklaracji. Deklarację podpisać można tylko podpisem kwalifikowanym. Po odebraniu UPO zostanie utworzona w preliminarzu płatność w euro z odpowiednim numerem referencyjnym. Płatność wysyłamy jako przelew zagraniczny lub przelew SEPA.